sobotę, 15 kwietnia. Witam Was, drodzy, serdecznie i pozdrawiam z Katowic. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy razem zastanowili się nad fragmentem Ewangelii wyznaczonym do czytania w sobotę kończącą właściwie tydzień wielkanocny. W Ewangelii Łukasza w 24 rozdziale, pierwszych 12 wierszach znajdujemy takie słowa. W pierwszy dzień tygodnia, wczesnym rankiem, kobiety poszły do grobu, niosąc przygotowane aromatyczne olejki. Zauważyły, że kamień od grobowca był odsunięty. Gdy weszły do środka, nie znalazły tam ciała Pana Jezusa. Wtedy stanęły bezradne. Nagle pojawili się przy nich dwaj mężczyźni w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły głowy ku ziemi, a oni powiedzieli do nich: dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma go tu. Zmartwychwstał. Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, gdy był jeszcze w Galilei. Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzesznych ludzi i ukrzyżowany, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy przypomniały sobie jego słowa. Wróciły od grobu i przekazały to wszystko 11 oraz wszystkim pozostałym. A były to Maria Magdalena, Joanna i Maria matka Jakuba oraz pozostałe kobiety, które były z nimi. Opowiadały o tym apostołom, ale słowa te wydały im się tak niedorzeczne, że nie uwierzyli. Piotr jednak wstał i pobiegł do grobu. Schylił się i zobaczył tylko płótna. Wrócił więc zdumiony tym, co się wydarzyło. Moi drodzy, już prawie tydzień minął od radosnego, wielkanocnego poranku, tego radosnego Alleluja, od radości płynącej z pustego grobu. I zamykając ten okres, wracamy jeszcze raz do tej historii opowiedzianej nam przez Łukasza, opowiedzianej tak, jak on chciał to przekazać. A ja chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na dwa ważne momenty. Kobiety nie znalazły w grobie ciała Pana Jezusa i stanęły bezradne. Także i my w różnych sytuacjach naszego życia, w różnych momentach, w różnych chwilach stajemy bezradni wobec różnych przeciwności, wobec różnych wichrów, wobec tego wszystkiego, co zdaje się nas przygniatać i przytłaczać. Ale człowiek staje bezradny także wtedy, kiedy dookoła siebie nie czuje, nie dostrzega Bożej bliskości. Kobiety poszły do grobu, chcąc zobaczyć Pana Jezusa, chcąc jeszcze usłużyć Mu ten ostatni raz, namaszczając Jego ciało. Ale Jego nie było. Kiedy i nam źle się dzieje, kiedy rozglądamy się po wsparcie, po pomoc, zdarza się czasem tak, że nie dostrzegamy Bożego działania w naszym życiu, mimo tego, że ono oczywiście jest. Nie dostrzegamy Jezusa i wtedy stajemy bezradni. I co powiedział anioł kobietom? Przypomnijcie sobie, co wam powiedział, co Jezus powiedział. I tutaj jest też bardzo ważna lekcja i nauka dla nas. W takich chwilach, kiedy zdaje się, że Jezusa nie widzimy, w chwilach, kiedy stajemy bezradni, warto przypomnieć sobie Boże Słowo. Warto przypomnieć sobie to, co i do nas mówił, jakie słowa kierował Chrystus. Słowa zapewniające o pomocy, o wsparciu, o miłości, o myślach, o pokoju, a nie o niedoli, jak przekazał Bóg prorokowi Jeremiaszowi. Bo Bóg w swoim Synu, poprzez Ducha Świętego, jest zawsze z nami. Zmartwychwstały i żywy Pan jest zawsze przy nas, niezależnie od tego, jak bardzo bezradni zdajemy się być w pewnych sytuacjach i wobec pewnych rzeczy. Zatem z tym impulsem, z tą radosną nowiną o tym, że nie jesteśmy sami, że Chrystus jest zawsze przy nas, chciałbym Was zostawić na ten dzisiejszy dzień, ale także już powoli na ten kolejny tydzień, który jutro będziemy rozpoczynać. Także i my, tak jak Piotr, idźmy i trwajmy w zdumieniu tym, co się wydarzyło u pustego grobu, ale także trwajmy w zdumieniu tym, jak wspaniale, jak pięknie Bóg potrafi działać także i w naszym życiu i poprzez nasze życie wobec innych. Dobrego, radosnego, błogosławionego dnia. Zostańcie z Bogiem.